Na skrzyżowaniu ulicy Toruńskiej i Wierzbickiej wczoraj wieczorem doszło do awarii rury ciepłowniczej. Mieszkańcy kilku radomskich osiedli pozostali bez ogrzewania. Ten system przesyłowy ciepła rzeczywiście jest w naszym mieście miejscami mocno wysłużony. To niestety jedno z takich miejsc. Tam po raz kolejny doszło do awarii. Na szczęście RATPEC podał się z nią szybko. Na radomskie osiedla ciepło wróciło. Natomiast pracownicy firm, które są zlokalizowane przy Toruńskiej i przy części ulicy Limanowskiego, muszą poczekać. Jak zapewnia wiceprezydent Radomia, dzisiaj spółka RATPEC otrzyma niezbędne części, które pozwolą ostatecznie usunąć te awarie. Po całonocnych pracach służb technicznych między 4 a 6 rano przywrócono dostawy ciepła na osiedlach Południe, Borki, Zamójnie i Wośniki. Dzięki temu, że spółka w ubiegłym roku poczyniła pewne inwestycje również w tym rejonie, udało się przynajmniej do mieszkań na radomskich osiedlach ciepło puścić, mówiąc w skrócie, po prostu inną drogą, natomiast tak, aby wróciło do tej najbliższej okolicy, ulicy Toruńskiej, Limanowskiego, tam gdzie zlokalizowane są firmy, punkty usługowe, potrzebna będzie ostateczna naprawa tej awarii. Według informacji radomskiego przedsiębiorstwa energetyki cieplnej RATPEC, w ciągu najbliższych godzin sytuacja powinna zostać opanowana i ciepło powróci do mieszkańców tej części Radomia.